Go. Witam Cię serdecznie, Ania Sośnierz, online fitness coach i moja droga załogo. Będziemy sobie teraz nagrywać fitness dla zapracowanych kobiet, podcast, który można na co dzień sobie zobaczyć na żywo, jak go nagrywamy o 12 od poniedziałku do piątku, a i są one później jeszcze dostępne na moim YouTubie, czyli Anna Sośnierz, trenerka. I tam też zapraszam, jeżeli macie ochotę któryś z wcześniejszych odcinków albo ten dzisiejszy obejrzeć sobie jako powtórkę. I będę dzisiaj mówić o rzeczy takiej. Będę mówić o tym, jakie są trzy główne przyczyny, czemu nie możesz się odchudzić. I o tym będzie dzisiaj. Jak zawsze, już jest trochę za ciepło. Jak zawsze, jeżeli masz jakieś pytanie, to warto jest je zadać, a ja na samym końcu będę na nie odpowiadać. Teraz Instagram się troszkę chwieje, ale z uwagi na to, że Prada zdecydowała się położyć i poruszyła odrobinkę podstawką, jakby światłem. Dobra. Więc szybko Wam powiem o tym, że dzisiaj jest Dzień Matki, więc wszystkim mamom, które mnie obserwują, które tutaj z nami są, życzę wszystkiego najlepszego. I dzisiaj napisałam też post o tym, jak ten dzień dobry jest dla mnie takim dosyć smutnym dniem, bo to już jest 7 rok, gdzie nie żyje moja mama. I to jest dla mnie taki smutny moment, natomiast taki bardziej nostalgiczny, aniżeli smutny. Natomiast już to wszystko przegadałam i chciałam tylko z moją terapeutką oczywiście, i chciałam tylko powiedzieć o tym, że no właśnie. Będę Wam dzisiaj też mówić o takich rzeczach ważnych, o których właśnie dzisiaj rozmawiałam. Więc lecimy dzisiaj z głównym tematem, czyli trzy główne przyczyny, czemu nie możesz się odchudzić. Na zdrowie kawą. Dobra, widzę, że ktoś chce dołączyć do tego live'a, natomiast poczekajcie 15 minut, wtedy jak najbardziej tak. Teraz nagrywam podcast, więc teraz Was nie zaproszę tutaj przed kamerę. Dobra, więc lecimy z tematem. Czemu nie możesz się odchudzić? Pierwsza rzecz, jak to słyszę, to po prostu aż się irytuję, ale dlatego Wam mówię, że ja sama miałam wszystkie te wymówki wcześniej. Pierwsza rzecz, to nie mam na to czasu. I tak, jako że ja pracuję z kobietami zazwyczaj po 30, to często mają one swoje firmy, mają swoje rodziny, mają masę innych zobowiązań. I pierwsza ta wymówka często, która leci, to jest to, że ja nie mam na to czasu. Że ja mam dzieci, mam rodzinę, mam psa, ja po prostu tyle rzeczy robię codziennie, że ja już nie mam czasu, kiedy w ogóle położyć się spać, a co dopiero nie mam czasu, żeby po prostu zrobić trening czy przygotować sobie posiłki. I powiem szczerze, jak bardzo jestem empatyczna, to jak słyszę to jeszcze kolejny raz, to się irytuję, bo ja mam podopieczne, ja już się zajmuję tym ponad 7 lat. Ja przez ten okres miałam i mam nadal, teraz mam kilkadziesiąt podopiecznych, ale przez ten czas przewinęło się kilkaset osób. I mogę Wam szczerze powiedzieć, że ja mam Dorotka, jedna z moich najbardziej skutecznych podopiecznych, zrzuciła ze mną 30 kilo i Dorotka wychowuje córkę, pracuje, ma swojego psiaka, jest naprawdę kobietą, która ma dużo zajęć, natomiast i tak znajduje czas na to, żeby monitorować swoje jedzenie i być w deficycie kalorycznym. Znajduje czas też na to, żeby robić regularnie treningi. Ona robi codziennie jeden trening, chodzi z psiakiem na spacery, nawadnia się, nawet zaczyna medytować, jest przez to spokojniejsza w pracy. Więc zobacz, to się da zrobić. Ja mam podopieczną, Joasia, jest kobietą, która ma, tak, ma swoją córkę, jest na wysokim stanowisku, ma masę zadań w ciągu całego dnia, całego tygodnia, natomiast i tak znajduje czas na to, żeby robić 10 tysięcy kroków dziennie, żeby monitorować swoje jedzenie, na to, żeby robić po prostu to, co jest konieczne, żeby być zadowoloną z siebie. I co tutaj jest jeszcze ważne? To właśnie przez to też dzisiaj, że jest Dzień Matki, to ja Wam opowiem też jakby historię mojej mamy, która była bardzo zapracowaną kobietą, taką bardzo pracowitą. Ona po prostu zrobiłaby wszystko, żeby nam było jak najlepiej. Pracowała jako księgowa, później jakby inną trochę miała zajęcie w tej samej firmie, natomiast przez całe swoje życie, ja ją pamiętam z tego, że ona wieczorem sobie przyrządzała śniadanie do pracy, szykowała sobie ubranie, kładła się spać, szybciutko wstawała, myła się i biegła do pracy od razu, nie? Więc poukładała sobie te wszystkie rzeczy. Natomiast, czego jest mi przykro, że nie robiła, to jest to, ja też nie miałam wtedy takiej wiedzy, żeby jej o tym powiedzieć i jakby zasugerować.
Czego nie robiła, to jest właśnie to, że nie przykładała uwagi do tego, żeby ruszać się, ale żeby ćwiczyć, żeby dbać trochę chociaż o swoje ciało i o siebie. Ona całą swoją uwagę przykładała na troskę i dbałość o nas, żebyśmy my miały wszystko, co potrzeba, natomiast niestety na siebie nie znajdowała już czasu lub nawet nie mieściło jej się w głowie, żeby też coś takiego robić. Więc popatrz, jeżeli ty widzisz, masz swoją rodzinę, masz dzieci i chcesz, żeby one ściągały z ciebie dobre wzory, bo same już wszyscy już dobrze wiemy, że jak komuś mówimy, co ma robić, a same tego nie robimy, to ludzie patrzą na nas, ale o co ci chodzi, Niunia? W ogóle po co mi dajesz takie rady, skoro sama tego nie robisz, nie? W ogóle nie mam zamiaru ciebie słuchać, bo przecież nie robisz tego, do czego mnie namawiasz, nie? Więc jeżeli widzi twoja rodzina, widzą twoje dzieci, że odpuszczasz sobie, że nie dbasz o siebie totalnie, że się nagradzasz jedzeniem, że głównym twoim zajęciem popołudniami jest leżenie na kanapie, to no nie będą też sami dbać o siebie, nie będą sami szukać sobie innego jedzenia, bo po prostu widzą, że ty tak nie żyjesz. Więc jeżeli my chcemy na siebie jakby dać duży nacisk i dbać o siebie, ale też chcemy, żeby to miało dobry wpływ na naszych bliskich, to my też potrzebujemy tak żyć i tym żyć. Więc pierwsza z trzech głównych przyczyn, czemu nie możesz się odchudzić, to jest to, że wierzysz w to, że nie masz czasu. I traktujesz to jako wielką wymówkę, zamiast lepiej zarządzać swoim czasem i zamiast powiedzieć sobie, nie, to ja jestem dla siebie ważna, nie będę wszystkim naokoło mówić, że mają o siebie dbać, skoro sama tego nie robię. To wygląda tak, że ja nawet teraz widzę, pomimo tego, że nie mam dzieci, mam natomiast cudownego psa, kilkadziesiąt podopiecznych i masę innych rzeczy do zrobienia. To ja widzę, że nieraz jak się sfokusuję za bardzo na mojej firmie i na tym, żeby być jak najlepszą wersją siebie, jak najlepszą trenerką, to nieraz robię tak, że odpuszczam sobie, że po prostu nie dopilnuję tej diety, że nie zrobię tego treningu, bo mam na przykład 8 godzin treningu z moimi podopiecznymi, nie? I co ja wtedy robię? No jakby widzę, wyłapuję, to jestem świadomą osobą, co ma dobre i złe strony, ale jak to widzę, to po prostu coś z tym robię. Więc dlatego zaczęłam, jestem dzisiaj na 10 dniu 75 hard i robię 2 treningi dziennie. Wypijam ponad 4 litry wody dziennie, podążam za moim planem dietetycznym i to wszystko robię w praktyce. Właśnie po to, żeby sobie pokazać i moim podopiecznym, że ja właśnie żyję tym, czego ich uczę. I to jest właśnie to. To jest to, że ta kwestia realności i bycia transparentną, prawdziwą. To jest to. To jest ta pierwsza rzecz. Łyczek kawy, już powiem zaraz, jaka jest ta druga rzecz. I proszę mi tu dać w komentarzu, czy ty też masz taką wymówkę, czy ty też uważasz, że nie masz na to czasu, nie masz na siebie czasu. Dajcie mi znać w komentarzu, a jak oglądasz powtórkę, to też można dać znać w komentarzu. Ja je czytam i odpowiadam na wszystkie. Kawa jest pyszna. 2. Druga rzecz, która przeszkadza ci bardzo właśnie w tym, żeby się odchudzić. Druga rzecz, i tu uwaga, werble. Ja nie umiem liczyć kalorii. Okej. Ja nie umiem liczyć kalorii. Słuchajcie, no nie umiem, nie? No i co? Julia też tak ma. No właśnie, widzisz. To warto jest jeszcze raz wrócić jakby do początku i to sobie właśnie poukładać, nie? Bo zobaczysz, jak to właśnie działa, nie? Obejrzyj sobie, Julia, obiecaj mi, że obejrzysz jeszcze raz powtórkę tego podcastu, bo myślę, że to ci naprawdę dużo da. I druga rzecz, że ja nie umiem liczyć kalorii. Pomyślmy, my kiedyś nie umiałyśmy chodzić, nie? To jest umiejętność i nauczyłyśmy się tego. Nie umiałyśmy jeździć na rowerze. I wiem, że nie wszyscy umieją jeździć na rowerze, natomiast większość z nas umie. Agata, właśnie, Leo, Filip, ja także. No właśnie, widzicie, moja piękna załogo. Mamy tutaj mamy, które też mają taką myśl, natomiast i tak wymiatają, i tak dbają o siebie. Ta druga rzecz, czyli liczenie kalorii, to jest właśnie to, że to jest trudne, ale to jest umiejętność. Jak każda umiejętność, jesteśmy w stanie się jej nauczyć. Kiedyś, co na przykład, nie? Sama nie umiałam liczyć kalorii, nie? No ale kiedyś wyglądało to inaczej.
przepraszam, kiedyś trzeba było wziąć wszystko, zapisać sobie w zeszyciku, nie? Zanotować. Teraz mamy takie łatwe, fajne rzeczy, jak na przykład aplikacja Fitatu, MyFitnessPal. W Stanach Zjednoczonych jest Mike's Macro, też bardzo fajna aplikacja. Wystarczy nam jedna, Fitatu. Wskakujemy, wpisujemy, zważymy, jak nie, to na przykład na łyżki policzymy, nie? Czy jeżeli jest banan, zapiszemy jeden, niech będzie średnia sztuka, nie? I zobaczcie, moje drogie. Nauczymy się tego, jak każda nowa umiejętność. Kiedyś nie umiałyśmy czytać, teraz umiemy. Kiedyś nie umiałyśmy obsługiwać smartfona, nie? Teraz umiemy. Kiedyś nie umiałyśmy niektórych rzeczy robić, teraz je umiemy. I zamiast łapać się na wszystkie możliwe chwyty marketingowe, dziewczyny moje drogie, i chłopaki też, rzadziej chłopaki, częściej dziewczyny, dlatego zawsze mówię do was, kobiety. Zamiast łapać się na kolejne detoksy, na to, że potrzebujesz niby iść na detoks dwumiesięczny, jeść tylko kilka warzyw, zapijając to wodą, na to, że potrzebujesz wydać miliony monet po to, żeby kupić sobie jakiś nowy, modny suplement. Po co? Czemu w to wierzymy? Czemu myślimy, że musimy się zabijać na jakimś hardkorowym treningu i robić go codziennie, czy biegać kilkadziesiąt po prostu kilometrów, żeby tylko spalić kalorie i żeby po prostu się odchudzić? Wcale tak nie jest, moje drogie. To jest prosta nauka. Deficyt kaloryczny, czyli w momencie, gdy jemy troszeczkę mniej niż potrzebujemy, to wtedy nasz organizm używa kalorii, które są zgromadzone w naszej tkance tłuszczowej, jako paliwo i wtedy go spala. I wtedy, to nie jest wyższa matematyka, wpisujemy sobie, notujemy w Fitatu wszystko, co jemy, co pijemy i zobaczycie, wtedy będziesz widzieć. Takie porównanie ci dam. Popatrz, chcesz sobie kupić jakąś piękną... Nie powiem sukienkę, bo rzadko noszę sukienki, ale niech będzie, dobra. Chcesz sobie kupić jakąś piękną sukienkę, nie? I tak ją oglądasz, mówisz, kurde, dosyć sporo to kosztuje, nie? No ale tak patrzysz, nie? Zastanawiasz się, patrzysz na swój budżet domowy, nie? Widzisz, no przecież, kurde, no nie stać mnie za bardzo za tą sukienkę, nie? No to sobie ją nie kupujesz, ale tak ci się ona podoba, że sobie odkładasz kasę i kupujesz ją za trochę, nie? I tak samo, jak mamy budżet taki domowy, to tak samo mamy taki budżet kalorii, nie? I jak chcemy się odchudzić i widzisz, chcesz się odchudzić, widzisz, moja droga, że już masz zjedzone wszystkie kalorie, jakie powinnaś na dany dzień. Widzisz, że tak jest, nie? Okej, dobra. No to spoko, to na przykład już nie jesz tego albo zjesz, a w następny dzień zjesz trochę mniej, żeby to wszystko wyrównać, żebyś dalej mogła być w deficycie, żebyś dalej była z siebie zadowolona i wiedziała po prostu, jak to się wszystko układa, nie? Żeby wejście na wagę nie było dla ciebie przerażeniem, tylko żeby po prostu to było oczywiste, nie? Natura, nie? Że to jest po prostu, takie są zasady natury, takie są zasady właśnie odchudzania i nie trzeba po prostu robić doktoratu, żeby to zrozumieć. Dowiadujemy się, można sobie wejść na stronę annasośnierz.pl/TDEE i tam sobie wpisujesz właśnie wiek, wzrost wagi, aktywność, jak szybko chcesz się odchudzić i jak pójdziemy z najbardziej ekstremalną wersją, to będzie naprawdę duży deficyt, to pójdźmy z taką standardową, czyli normalną, dobra, przepraszam, ktoś do mnie dzwoni o tej porze, wyłączone. Więc jeżeli wiemy, ile tych kalorii mamy używać na co dzień, wiemy, że trzeba sobie ściągnąć, aplikację Fitatu. W tej wersji darmowej ona jest naprawdę okej. Ma wszystkie potrzebne rzeczy. I zapisujesz to, monitorujesz na co dzień i widzisz wtedy, że faktycznie to działa. Uczysz się tego, co jesz, wiesz, że musisz skupiać uwagę na kaloriach i na białku i to traktujesz jako priorytet. I zobaczysz, że piękne rzeczy się będą działy, że już nie będziesz dalej się irytować na siebie, nie będziesz się bała zjeść kawałka pizzy czy czekolady, bo będziesz rozumieć, okej, to ja mam na to jeszcze przestrzeń, zjem sobie to dzisiaj, przecież to nie wiadomo ile nie jest i to jest po prostu taki rytm, w który wpadasz, w którym masz po prostu świadomość tego, że robisz te mądre rzeczy, które pomogą ci wyglądać, czuć się zdecydowanie lepiej. Więc to jest ta druga rzecz, nie umiem liczyć kalorii,
to się tego nauczę, nie? Dalej. Trzecia z rzeczy. Już próbowałam i mi się nie udało. Czyż ja to się pierwszy raz odchudzam w życiu? Ja już tyle rzeczy próbowałam, tyle diet przeszłam, tyle trenerek miałam, tyle systemów treningowych przeskoczyłam, tyle kasy już na suplementy wydałam, tyle razy już to robiłam, że po prostu na mnie nic nie działa. Ja już tyle się starałam, nie? I po prostu jak to słyszę, to mnie bolą uszy po prostu, nie? Od razu. To już mam po prostu, czekam tylko aż osoba skończy mówić, żeby powiedzieć, że to jest bzdura i wymówka, nie? Słuchajcie, więc jeżeli widzisz, że tyle razy próbowałaś i ci się nie udaje, no to warto jest zrobić to po raz po kolejny, tylko mądrzej, lepiej, z większą determinacją. Jeżeli widziałaś, że ci się to nie udawało, to warto jest nie robić tego błędu i zrobić to inaczej. Czyli widziałaś, że skorzystałaś z jakiegoś trenera, trenerkę, która tylko dała ci dietę i zostawiła cię, nie? Że to był pierwszy i ostatni kontakt zaraz po tym, jak zapłaciłaś pieniądze, nie? No to wtedy warto jest po prostu zapisać się do mnie, do nowej edycji Fit Bogini i zobaczysz, co to, jak wygląda porządna współpraca z dobrą, mądrą, świadomą trenerką. Benz. Jeżeli widzisz, że wcześniej próbowałaś i ci się nie udało, to daj sobie kolejną szansę. To słuchaj, patrząc z perspektywy na nasze życie, no to mamy tu jeszcze kilkadziesiąt lat. Natomiast, jak wiemy, teraz to życie jest ekstremalnie kruche i jeden z takich moich mentorów, którego bardzo lubię i którego podcasty często słucham, Cole, ma taki tatuaż: Life full, die empty. I dla każdego to trochę inaczej oznacza, ale mnie się to bardzo podoba. Czyli żyj pełnią życia i umieraj pusta. Czyli w momencie, gdy widzisz, że no jesteś dla siebie ważna, chcesz być szczupła, chcesz dobrze wyglądać, widzisz, że sobie odpuszczasz, że jest to dla ciebie problemem, próbowałaś wiele razy, nie udaje ci się, to powiedz sobie: tym razem zrobię wszystko, co się da, nie będę po prostu sobie odpuszczać, nie będę mówić, że to nie jest dla mnie, że ja sobie z tym nie poradzę, tylko włożę 100% mojej uwagi do tego i to zrobię. Kolejny raz się za to zabiorę, ale zrobię tak, żeby to faktycznie zadziałało. Nie będę udawać, nie będę odpuszczać, nie będę mówić, że to nie dla mnie, nie będę sobie wrzucać kolejnych wymówek, tylko faktycznie zrobię wszystko, co mogę. I to pokażę Wam teraz moją dziarę. I pewnie już Wam o tym opowiadałam, jeżeli jesteście ze mną dłuższy czas, jeżeli jesteście tutaj świeżynkami, to jest płonący statek, zrobiony w formie takiego old schoolu. W każdym razie, o co chodzi z tym statkiem? To jest statek, który, jakby cała historia tego tatuażu jest taka, że Fernando Cortés był konkwistatorem. Bardzo mi się podobała historia tego. On popłynął ze swoimi żołnierzami odkrywać nowy świat, czyli do Ameryki Południowej popłynęli. I on starał jakby... Co on zrobił, nie? Wiedział, że muszą wygrać, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby oni wrócili i nie wygrali, czyli nie posiadli nowych terenów, nowej ziemi. I co on powiedział swoim żołnierzom? Powiedział im, że mają spalić statki, którymi przypłynęli. Wszystkie statki, którymi przypłynęli, to było chyba 4 czy 5 statków, muszą spalić. I ci żołnierze musieli to zrobić, spalili te statki. Ale do czego to doprowadziło? Doprowadziło go to do tego, że oni całą swoją uwagę wiedzieli, że jak nie wygrają, to oni umrą, że nie wrócą do domów, więc oni z całej siły walczyli i wygrali. Tak. I my bardzo często w naszym życiu, ja też tak robiłam, stąd ten tatuaż mi codziennie przypominał: nie odpuszczaj sobie niunia, nie masz drugiego, trzeciego, czwartego, piątego wyjścia, masz życie tylko jedno, nie? I jak wiesz, widzisz, że odpuszczałaś sobie wcześniej, że już próbowałaś, nie udawało ci się, to zrób to teraz, ale takiej pełnej bombie, nie? Czyli zrób to po prostu 100%, nie odpuszczaj sobie, wstań wcześniej, pójdź na spacer, monitoruj te właśnie rzeczy wszystkie, które jesz i pijesz, pij dużo wody, dołącz do mojego programu Fit Bogini, nie ma problemu, ja z przyjemnością mądre, fajne podopieczne przyjmuję. Zrób po prostu wszystko, nie odpuszczaj sobie,
Nie odpuszczaj sobie, to mnie strasznie wkurza, nie? Bo my mamy taką tendencję, że sobie odpuszczamy, że dla niej i dla innych jesteśmy po prostu super, zachowujemy się rewelacyjnie, jesteśmy najlepszą przyjaciółką, jaką da się, natomiast jeżeli chodzi o siebie, to sobie odpuszczamy. Mamy ciężki dzień w pracy, mamy ciężki, jest zła pogoda, jesteśmy niewyspane, to sobie odpuszczamy. Natomiast pomyśl sobie o tym płonącym statku, nie? Nie masz innego wyjścia. To jest jedno ciało, jakie masz i będziesz mieć, jedno życie, jakie masz, więc daj z siebie wszystko. Dobra, koniec. To tyle. Reasumując, trzy główne przyczyny, czemu nie możesz się odchudzić. Pierwsza rzecz, nie mam na to czasu, bo mam pracę, dzieci, zwierzęta, masę innych rzeczy. Druga rzecz, nie umiem liczyć kalorii. Trzecia rzecz, już próbowałam i nie udało mi się. I już wiesz teraz, opowiadałam o tym prawie że 20 minut, co zrobić, żeby postawić na siebie, żeby przestać już sobie odpuszczać. To tyle. Ostatnia z rzeczy to jeżeli chcesz właśnie dołączyć, czy to do Fitbogini, czy ze mną porozmawiać, żeby pomóc Ci indywidualnie, to wyślij mi wiadomość na Instagramie Anna Sośnierz najlepiej. A ja z przyjemnością pomogę Ci w tym. Dobiorę rzecz, która będzie dla Ciebie najlepsza. I moja droga załogo, jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz to nagranie osobie, której dobrze życzysz i która wiesz, że powinna to usłyszeć. Zalajkuj, skomentuj i obserwuj. Będzie mi bardzo miło. My się widzimy jutro o godzinie 12. Niech moc będzie z Tobą. Peace, love i co? Lecimy dalej, więc wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro.